Mikołaj Małecki, dobry wieczór. Zapraszam na program Łączy nas karne. Wspólnie patrzymy na prawo karne. Dzisiaj moim pierwszym gościem jest dr Grzegorz Bogdan z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, Grześku. Dobry wieczór, Mikołaju. Dobry wieczór Państwu. Już rozmawialiśmy na temat piratów drogowych, jak sobie z nimi radzić. Ja chcę Państwa bardzo serdecznie powitać w jesiennym sezonie programu Łączy nas karne. Spotykamy się na żywo, właśnie żeby sobie dzisiaj po raz kolejny o tych piratach drogowych porozmawiać. Wydarzenia też ostatnich dni sprawiły, że przestrzeń publiczna wręcz rozgrzana do czerwoności, no bo mamy kolejne tragiczne zdarzenie z udziałem pirata drogowego, który powoduje śmierć na drodze swoją szaleńczą jazdą. Będziemy szukali diagnoz, co może nie zadziałało w prawie, że ten człowiek był dalej na wolności. Będziemy szukali jakichś recept, co można by zrobić, żeby polepszyć bezpieczeństwo. Ale chciałbym zacząć od zabójstwa na drodze, zabójstwa drogowego, bo to jest coś, co w ostatnich dniach jest dyskutowane ze wszystkich możliwych stron i punktów widzenia. Czy wprowadzać do kodeksu karnego zabójstwo drogowe? Czy polskie prawo karne potrzebuje zaostrzonych kar za zabójstwo drogowe? Ja się nie spotkałem z bardziej oszukańczą nazwą. No bo jeżeli zabójstwo, no to mamy w kodeksie karnym zabójstwo, co nie? Jeżeli nie da się wykazać zamiaru powodowania śmierci, no to wypadek komunikacyjny. Czyli zabójstwo drogowe to tak naprawdę próba zaostrzenia odpowiedzialności karnej za nieumyślny wypadek komunikacyjny. Chodzi mi o to, żebyśmy sobie na początku jakby zdali sprawę, o czym my tu w ogóle mówimy. Tak, no cóż, odpowiedzią na to pytanie byłoby pewnie inne pytanie, co rozumiemy pod pojęciem zabójstwa drogowego, a można odnieść wrażenie, że interpretacji tego pojęcia jest tyle, ile osób zabierających głos w tej sprawie. Nie mówiąc już o kwestiach, wydałoby się dość oczywistych, że dla prawników, a zwłaszcza karnistów, określenie zabójstwo niesie ze sobą pewną łatwo identyfikowalną treść, która niekoniecznie musi być równie oczywista dla osób nie zajmujących się podobnymi kwestiami na co dzień. A zatem, jeżeli mówimy o zabójstwie, mówimy z założenia o zachowaniu umyślnym, o intencjonalnym zmierzaniu do pozbawienia kogoś życia. O sytuacji, kiedy chcemy albo przynajmniej godzimy się ze sprowadzeniem takiej właśnie konsekwencji naszego zachowania. Przyglądając się dyskusji, która przetoczyła się przez łamy publikatorów, mediów, tak jest, dokładnie, mediów elektronicznych, mediów papierowych, można odnieść wrażenie, że wśród osób interesujących się na co dzień tym tematem nie jest to bynajmniej pogląd dominujący, a więc można natknąć się na stwierdzenia pochodzące ze strony rozmaitego rodzaju ekspertów zajmujących się na co dzień bezpieczeństwem ruchu drogowego, z których wynikałoby, że mówiąc o zabójstwie drogowym, mają na myśli zachowanie cechujące się co prawda radykalnym naruszeniem reguł ostrożnego postępowania z dobrem prawnym, ale jednak zachowaniem nieumyślnym. Zdajmy sobie sprawę, o co chodzi, tak, żeby postawić kropkę na D. Jeżeli dzisiaj, w dzisiejszym stanie prawnym jest możliwość wykazania, że ten sprawca przewiduje możliwość, że niesie śmierć na drodze i godzi się na spowodowanie tego skutku, nie ma żadnych przeszkód, żeby go skazać za zabójstwo, które już jest po prostu opisane w kodeksie karnym. Nie za wypadek komunikacyjny, tylko za zabójstwo. Z całą pewnością. Jak nie ma podstaw do przyjęcia zamiaru, no to właśnie jedynie odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny. I wydaje mi się, że ta dyskusyjna przestrzeń jest gdzieś pomiędzy, to znaczy tak odczytuję te głosy, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, że te kary za wypadek są trochę niskie, za niskie dla takich sytuacji. Tak jak powiedziałeś, coś rażąco przekracza przepisy, jest pijanym kierowcą albo łamie jakieś zakazy o charakterze fundamentalnym. Jest 60 na godzinę, prędkością dozwoloną, bo on przekracza na przykład trzykrotnie tą prędkość w tym miejscu, że robi coś tak nieakceptowalnego, że mówienie tutaj o wypadku, właśnie nawet to językowo tak trochę się nie klei. To nie jest jakby wypadek przy pracy. Ktoś przemieszcza się z punktu A do punktu B, no i ten kierowca popełnia błąd, tak? No popełnia błąd, sprowadza niebezpieczeństwo. A ten pirat drogowy świadomie wybiera to naruszenie przepisów. No i jakby jest to pytanie, czy ta przestrzeń dla jakiegoś zaostrzenia tutaj twoim zdaniem istnieje? No cóż, z całą pewnością, jeżeli mamy do czynienia z zamiarem po stronie sprawcy, sytuacja jest o tyle jednoznaczna, że wówczas powinniśmy spojrzeć na to zdarzenie z perspektywy rozdziału 19 Kodeksu Karnego, więc rozdziału, w którym ustawodawca zawarł typy czynów zabronionych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu. Natomiast lektura tego rozdziału przypomni nam kwestię, która chyba nie budzi większych wątpliwości w gronie prawników, bo jest elementem pewnej kultury prawnej, w której wyrastaliśmy, natomiast niekoniecznie musi być oczywista dla osób nie zajmujących się tymi kwestiami na co dzień. Polskie prawo karne, zresztą nie tylko polskie prawo karne, jest prawem karnym zamiaru. Znacznie surowiej karzemy intencjonalne zachowania sprawcy niż zachowania charakteryzujące się nawet radykalnym naruszeniem reguł ostrożności, ale cechujące się brakiem zamiaru. No, taką klasyczną próbą udowadniającą taki właśnie zamysł ustawodawcy jest zestawienie sankcji umyślnego zabójstwa, to jest 148 paragraf 1, z jego nieumyślnym odpowiednikiem, czyli nieumyślnym spowodowaniem śmierci. W przypadku artykułu 155 widełki ustawowe kończą się na 5 latach pozbawienia wolności. W przypadku umyślnego zabójstwa zaczynają się od 10. To zatem wskazuje na fakt, że ustawodawca tradycyjnie chce opatrywać surową sankcją głównie te zachowania, których sprawca dopuścił się w zamiarze ich popełnienia. Pytanie, czy nie jest to dobry moment, aby spojrzeć nieco krytycznie na to właśnie założenie, które towarzyszyło nam do tej pory gdzieś z tyłu głowy. To może dodajmy od razu, że w przypadku nieumyślnie spowodowanego wypadku w ruchu lądowym, właśnie w stosunku do tej ogólnej sankcji mówiącej o nieumyślnym spowodowaniu śmierci, ustawodawca się zdecydował podnieść zagrożenie ustawowe, bo ta kara za wypadek ze skutkiem śmiertelnym sięga 8 lat pozbawienia wolności. Czyli można powiedzieć, że w stosunku do wszystkich możliwych przypadków, gdy ktoś nieumyślnie powoduje śmierć, już mamy taką kodeksową wizję tej sytuacji, że jednak w ruchu drogowym za to nieumyślne spowodowanie śmierci musi grozić wyższa kara. Rzeczywiście tak, co więcej, jeżeli mówimy o tym tak zwanym ciężkim wypadku komunikacyjnym z artykułu 177 paragraf 2, to jego konsekwencją nie musi być śmierć. Potencjalnie wystarczy tam ciężki uszczerbek na zdrowiu, co tym bardziej wskazuje na ową dysproporcję. Gdzie szukać źródeł tej dysproporcji? Otóż komunizm opinii ogłosi, że w przekonaniu, które towarzyszyło ustawodawcy, iż komunikacja, ruch drogowy, ale nie tylko, bo dotyczy to również ruchu wodnego czy powietrznego, to generalnie dość niebezpieczne środowisko. To okoliczności, w których nasze życie i zdrowie narażone jest na poważniejsze niebezpieczeństwo niż to, z którym stykamy się, bo ja wiem, podczas spaceru leśnym traktem. Stąd też, jeżeli sprawca powoduje czyjąś śmierć w wypadku komunikacyjnym, to możemy niejako założyć, że przy okazji sprowadził on zagrożenie dla wielu innych osób, które w owym ruchu uczestniczyły. Stąd właśnie to przekonanie o potrzebie surowszej sankcji i stąd przekonanie, które tradycyjnie towarzyszy Sądowi Najwyższemu, który bardzo wyraźnie oddziela od siebie zachowania opisane w rozdziale 19 i 21, a więc w rozdziale przestępstw komunikacyjnych. Czasem prowadzi to do dość kuriozalnych konsekwencji, jak chociażby kwestia owego skontrawencjonalizowanego, a więc przesuniętego do kategorii wykroczeń tak zwanego lekkiego wypadku, a więc spowodowanie u bliźniego rozstroju zdrowia, czy też naruszenia czynności narządu ciała na okres nie przekraczający 7 dni, który w wyniku tego właśnie rozdziału pomiędzy tymi dwiema płaszczyznami kodyfikacji traktowany jest jako wykroczenie, gdy sprowadzony został w ruchu drogowym, natomiast ciągle jeszcze jest występkiem, gdy został nieumyślnie sprowadzony w inny sposób. Czyli ostro w stosunku do ostrych, dolegliwych następstw, a można powiedzieć łagodniej w ruchu lądowym w stosunku do tych najbardziej łagodnych uszczerbków. Tak, no nie wiem, prawdę mówiąc, czy jest to konsekwencja, którą ustawodawca do końca przemyślał. Natomiast filozofia, która mu towarzyszyła i która rzeczywiście przebija chociażby z konstrukcji artykułu 178, prowadzi nas w kierunku przekonania, że zachowania tam opisane trzeba ścigać surowiej niż analogiczne zachowania, które następują w innym kontekście. A co byś powiedział na dalszą dystynkcję w ramach artykułu 177, który mówi nam o tym nieumyślnym wypadku? Bo tam jest takie charakterystyczne sformułowanie, też niespotykane w innych miejscach kodeksu karnego. Ten przepis się składa z dwóch części. Mówi on o tym, że sprawca narusza reguły bezpieczeństwa w ruchu, umyślnie albo nieumyślnie, a potem obejmuje odpowiedzialnością karną skutki, które z tego naruszenia wynikają. One muszą być nieumyślne. Może jakoś zróżnicować te wypadki na spowodowane w wyniku nieumyślnego naruszenia reguł i te spowodowane w wyniku umyślnego naruszenia reguł. I to w cudzysłowie zabójstwo drogowe to by było spowodowanie wypadku, co prawda ze skutkiem nieumyślnym, no bo jak umyślnym to wiadomo, idziemy w kierunku zabójstwa klasycznego, ale jak nieumyślnie naruszasz reguły, no bo się zagapiłeś, nie zobaczyłeś czerwonego światła, łagodniejsza odpowiedzialność, a może osobny przepis mówiący o tym, że ktoś właśnie umyślnie, wręcz celowo łamie podstawowe zasady ruchu, z tego wynikają następstwa nieumyślne, bo nie jesteśmy w stanie mu wykazać zamiaru, ale jednak ta sankcja na przykład, czy dolna, czy górna, mogłaby pójść w górę. To byłoby rzeczywiście przeniesienie na płaszczyznę ustawową pewnego rozgraniczenia, które, jak się wydaje, powinno nastąpić na płaszczyźnie sędziowskiego wymiaru kary. Bo bądź co bądź to rozgraniczenie, o którym mówimy, to na dobrą sprawę różnica... No bo dzisiaj to jest, prawda? Tak. Tylko że jak sąd wymierza karę, to powinien to wziąć pod uwagę. Zgadza się? Dokładnie. No, w szczególności powinien wziąć pod uwagę charakter i rozmiar naruszenia reguły postępowania z dobrem prawnym. Myślę, że to w gruncie rzeczy granica pomiędzy świadomą i nieświadomą nieumyślnością. Sprawca działający w warunkach świadomej nieumyślności zdaje sobie sprawę z tego, że sprowadza zagrożenie, co w ramach sędziowskiego wymiaru kary oczywiście powinno znaleźć przełożenie na jej wymiar. Natomiast ta dość specyficzna konstrukcja, na którą zwróciłeś uwagę, ma, jak się wydaje, przede wszystkim inny cel, a więc ma służyć właśnie odseparowaniu artykułu 177 od jego odpowiedników z rozdziału 19, z rozdziału przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Kluczem jest to, że sprawca ma naruszać te właśnie zasady ostrożnego postępowania z dobrem prawnym, a więc zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Jeżeli narusza jakieś inne zasady, wówczas to zachowanie nie mieści się już w granicach wyznaczonych przez artykuł 177. Możemy się nad nim zastanawiać z perspektywy artykułu 157 kodeksu karnego. To zresztą też pociąga za sobą dość daleko idące konsekwencje związane na przykład z kwestią tak zwanego niewłaściwego podżegania do przestępstw nieumyślnych, które może przybrać w przypadku artykułu 177 do jedź szybciej. Dokładnie, właśnie. Pytanie, jak to zakwalifikować i pytanie, czy można bronić tezy, że taka właśnie deklaracja, takie wezwanie kierowane pod adresem kierowcy jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. A może jest podżeganiem do zabójstwa w pewnych sytuacjach? No bo jak zabójstwo drogowe, to i podżeganie do zabójstwa drogowego, to konsekwencje są daleko idące, prawda? Tak, no to wówczas przechodzimy na trochę inną płaszczyznę, na płaszczyznę tak zwanego właściwego podżegania do przestępstw nieumyślnych, a więc sytuacji, w której podżegacz obejmuje zamiarem coś, czego zamiarem nie obejmuje sprawca. Takie sytuacje jak najbardziej są wyobrażalne również w kontekście ruchu drogowego, chociaż chciałbym wierzyć, że nie zdarzają się często. A propos zabójstwa drogowego sensu stricto, to też nie jest tak, że sądom konstrukcja zdarzenia w ruchu drogowym, które jest kwalifikowane jako zabójstwo, w ogóle jest nieobecna w orzecznicy, w ogóle jest nieznana. Mam tu przed oczyma wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 19 grudnia 2017 roku. Jeden chyba z nielicznych, który wprost przyjął odpowiedzialność karną kierującego pojazdem za zabójstwo właśnie, nie żadne zabójstwo drogowe, nie za wypadek nieumyślny, tylko właśnie za zabójstwo. Sytuacja była taka, jak to opisuje sąd. Sprawca, działając w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej za wcześniejsze popełnione przestępstwa, z zamiarem ewentualnym, przewidując możliwość zabicia pokrzywdzonego i godząc się na to, pozbawił go życia w ten sposób, że kierując samochodem marki taka i taka, na skrzyżowaniu, jadąc z prędkością nie mniejszą niż 108 km na godzinę, lewym pasem, widząc przechodzącego prawidłowo na zielonym świetle przez oświetlone przejście dla pieszych pokrzywdzonego, przy włączonej czerwonej sygnalizacji świetlnej, wjechał na przejście dla pieszych, nie wykonując pomimo możliwości żadnego manewru zmierzającego do uniknięcia potrącenia pieszego, uderzył go przednią lewą częścią prowadzonego pojazdu. W wyniku tego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących śmiercią. Pierwsza instancja 14 lat pozbawienia wolności, w drugiej instancji kwalifikacja prawna utrzymana, jedynie zmieniony wyrok w zakresie kary 12 lat pozbawienia wolności. Jeszcze może na jedną rzecz zwrócę uwagę. Sąd tutaj bardzo koncentrował uwagę na tej świadomości kierowcy, że ktoś jest na przejściu dla pieszych. Sytuacja w ogóle była taka, że ten człowiek w postępowaniu przygotowawczym jakby stwierdził, że widział tą osobę. Potem jakby tego nie potwierdził już w czasie rozprawy przed sądem, ale sąd się też posiłkował wyliczeniami biegłego, jakby opinią biegłego. W ocenie, cytuję, w ocenie biegłego oskarżony miał możliwość dostrzeżenia pieszego już w odległości 90 metrów. Słusznie sąd okręgowy pierwsze wyjaśnienia oskarżonego uznał za prawdziwe, bo potwierdzone zostało opinią biegłego. Późniejsze zanegowanie przez oskarżonego tych wyjaśnień i twierdzenie, że pieszego nie widział, jest tylko przejawem nieskutecznej obrony. Ja tak się zastanawiam, co by było, gdyby on się nie przyznał, że go widział. Trochę po cienkim gruncie się poruszamy, no bo samo chyba stwierdzenie przez biegłego, że ten pieszy mógł być widoczny, to jeszcze nie zmienia, jakby nie dowodzi tego, że sprawca widział pieszego. Sądy tutaj jakby oparły się na tym, że on tak gdzieś tam w międzyczasie w ramach postępowania przygotowawczego jakby przyznał, że tego pieszego widział, ale no, orzeczenie można powiedzieć precedensowe. Wydaje mi się, że delikatna zmiana tych realiów procesowych mogłaby spowodować, że tutaj ciężko by było przyjąć zabójstwo. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, czy on musiał widzieć tego konkretnego pieszego? Czy nie wystarczy przewidywanie, że mam przed sobą przejście dla pieszych, wjeżdżam na czerwonym, że tam może być jakiś pieszy, niekoniecznie ja muszę go widzieć. Tak, no to kwestia ram godzenia się, jakie sobie wyznaczymy. Rzeczywiście tam, gdzie mamy do czynienia z zamiarem ewentualnym w kontekście rozmaitego rodzaju zdarzeń drogowych, tam często pojawiają się wątpliwości. Bywa, że łatwo je usunąć dzięki zgromadzonym dowodom, często technicznym, a więc zapisom kamer rejestrującym owo zdarzenie. Dość głośnym echem odbił się chyba najlepiej znany, w każdym razie w europejskiej literaturze prawa karnego, tak zwany kazus hamburski. Tam rzeczywiście mieliśmy do czynienia ze sprawcą, który ukradł taksówkę. i uciekał przed policyjnym pościgiem, rozwijając w centrum Hamburga prędkość 160 km na godzinę. W pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu i kamery zarejestrowały jadący tym pasem z naprzeciwka inny pojazd, nawiasem mówiąc również taksówkę. Doszło do czołowego zderzenia, do śmierci pasażera owej taksówki. Sąd nie miał w tym przypadku wątpliwości, że sprawcę należy skazać za umyślne zabójstwo. No i dodajmy od razu, wchodził w grę paragraf 211 niemieckiego kodeksu karnego, specyficzny o tyle, że operujący wyłącznie karą dożywotniego pozbawienia wolności. A więc w realiach niemieckich, powiedziałbym, stawka takiego rozstrzygnięcia jest nawet wyższa. Natomiast z całą pewnością tam, gdzie próbujemy przypisać sprawcy zamiar w sytuacji związanej z rozmaitego rodzaju zdarzeniami w ruchu drogowym, tam nieuchronnie natkniemy się na problemy dowodowe. Grzeszku, coś dla Ciebie specjalnie. Nasz widz pyta: panie doktorze, kiedy możemy się spodziewać wykładów online z prawa karnego skarbowego? Niecierpliwie bym czekał na pole karne skarbowe. Tutaj muszę dodać, że pan doktor, nasz dzisiejszy gość, jest ekspertem również z zakresu prawa karnego skarbowego. Będą jakieś specjalne eventy związane z prawem karnym skarbowym? To chyba nie jest aż tak fascynująca dziedzina prawa, bardziej skomplikowana wydaje mi się niż prawo karne kryminalne. Być może bardziej skomplikowana, czy mniej fascynująca, polemizowałbym. Natomiast naszemu dzisiejszemu widzowi mogę jedynie zalecić odrobinę cierpliwości, bo nowy rok akademicki zaczyna się formalnie po północy. A więc wówczas, miejmy nadzieję, ciekawość dotycząca tej dość odmiennej dziedziny prawa karnego również zostanie zaspokojona. Może też połączy nas kiedyś prawo karne skarbowe. Cóż, muszę pomyśleć o jakimś temacie. Prawo karne generalnie łączy ludzi. Wróćmy do wypadków komunikacyjnych na styku z zabójstwem. A prędkość sama by nie wystarczyła? Są takie, szczególnie w tej ostatniej dyskusji o zaostrzaniu odpowiedzialności karnej, formułowane postulaty. Rażące przekroczenie prędkości, branie udziału w wyścigu nielegalnym, pijany sprawca, sprawca łamiący zakazy prowadzenia pojazdów wielokrotnie, które miał już orzeczone. Wyobrażałbyś sobie wpisanie do kodeksu karnego tego typu naruszeń reguł ostrożności, które jakoś istotnie windują tą sankcję od 6 miesięcy do lat 8. Dzisiaj jest za wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym. Pewnie można by nad tym dyskutować, tyle tylko, że no, kwestią zasadniczą jest właśnie pojawienie się owego skutku. Powiedziałbym, że opinii publicznej nie interesują, w każdym razie interesują ją mniej owe przypadki mniej spektakularne, a więc sytuacje, w których mamy do czynienia z drastycznym naruszeniem dozwolonej prędkości, sytuacje, w których rzeczywiście mamy do czynienia z łamaniem orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznego. Natomiast wszystkie te okoliczności wracają na tapet niejako w momencie, kiedy następstwem takiego zachowania sprawcy jest czyjaś śmierć. Stąd też można sobie rzeczywiście wyobrazić tworzenie tego rodzaju konstrukcji. Zresztą, jak już mieliśmy okazję o tym wspomnieć podczas naszego poprzedniego spotkania, takie konstrukcje pojawiają się w ustawodawstwach karnych innych krajów, chociażby ten wspomniany przeze mnie wówczas paragraf 315d niemieckiego kodeksu karnego. Natomiast tam też rzeczywiście mamy do czynienia z istotnym zróżnicowaniem związanym z potencjalnymi konsekwencjami i z faktycznymi konsekwencjami takiego zachowania sprawcy. Mam też przed oczyma rozwiązania włoskie. Sprawca, który w terenie zabudowanym przekracza dwukrotnie dopuszczalną prędkość, a poza terenem zabudowanym porusza się z prędkością większą niż 50 km na godzinę w porównaniu z dopuszczalną. Druga przesłanka, jeśli sprawca przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle albo porusza się pod prąd. Trzecia przesłanka, jeżeli sprawca wyprzedza w pobliżu skrzyżowań, zakrętów, wyprzedza niebezpiecznie na przejściu dla pieszych lub linii ciągłej. Był też w Polsce swego czasu, kilka lat temu, projekt zaostrzenia w tym zakresie przepisów. Podobnie był skonstruowany, czyli zaostrzenie odpowiedzialności za wypadek ze skutkiem tym najbardziej drastycznym, z wymienionymi poszczególnymi najbardziej drastycznymi naruszeniami zasad bezpieczeństwa w ruchu. Będzie pytanie takie, czy obecne kary nie wystarczą? To jest jakby pytanie, które sobie na początku zadaję. Jak mam przed oczyma te rozwiązania włoskie, też omawiane w literaturze karnistycznej, no to te wypadki takie najbardziej drastyczne, nawet tutaj nazywane zabójstwem drogowym, od 5 do 10 lat pozbawienia wolności. No to u nas za wypadek, w obecnym stanie prawnym, za wypadek śmiertelny spowodowany przez osobę nietrzeźwą, to mamy zaostrzenie poprzez artykuł 178, taki specjalny przepis zaostrzający kary za taki czyn, no też od 5 lat, ale do 20 z kolei. Więc to tak musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że jak zaostrzamy wzorem jakichś innych państw, to może najpierw sobie zobaczmy, jakie mamy już obecnie sankcje grożące za poszczególne rodzaje tych najbardziej drastycznych czynów. Ale właśnie, może by coś z tym artykułem 178 zrobić. Tak Ciebie podpytuję pod kątem ewentualnych pomysłów. Może ten 178 rozdzielić, że ucieczka z miejsca zdarzenia to jedno, bo to jest jakby zachowanie już po fakcie, ale wyodrębnić z tego przepisu nietrzeźwego kierowcę, odurzonego, dodać na przykład, nie wiem, wyścigi drogowe, przekroczenie prędkości o 50 na godzinę i to obudować jakby zaostrzoną sankcją. Z całą pewnością pomogłoby to rozwiązać inny spór i to spór bynajmniej nie akademicki, który w literaturze prawa karnego funkcjonuje, a więc spór o charakter artykułu 178. Rzeczywiście łącząc w sobie pewne elementy statyczne występujące już w momencie owego zdarzenia komunikacyjnego, wypadku czy katastrofy z elementem dynamicznym następującym post factum, a więc ową ucieczką z miejsca zdarzenia. Pytanie, czy jest to rzeczywiście konstrukcja najszczęśliwsza? Uporządkowalibyśmy ten przepis przy okazji. To prawda. Natomiast jeśli chodzi o rozbudowanie jego znamion, właśnie o owe sytuacje, w których dochodzi do drastycznego naruszenia zasadzonego postępowania z dobrem prawnym, a więc rozwinięcia bardzo dużej prędkości, zachowania w inny sposób, szczególnie rażąco zagrażającego innym użytkownikom ruchu, no to trzeba sobie odpowiedzieć na jedno kryminalno-polityczne pytanie, mianowicie czy jesteśmy zdecydowani przekroczyć w tym przypadku granicę pomiędzy wykroczeniami i przestępstwami. A więc czy jesteśmy skłonni zgodzić się z faktem, że bezwypadkowa, ale rażąco nieostrożna jazda może być potraktowana jako przestępstwo. Nie jest to bynajmniej pytanie retoryczne. No, warto pamiętać o tym, że przekroczyliśmy tę barierę w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nietrzeźwym sprawcą, a więc być może sprawca, który nie jest nietrzeźwy ani odurzony, ale który zachowuje się rzeczywiście w sposób drastycznie niebezpieczny dla innych użytkowników ruchu, również zasłużył sobie na to, aby jego zachowanie potraktować jako występek, a nie wykroczenie. Natomiast wiąże się to oczywiście z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie, z jaką skalą zjawiska musielibyśmy się liczyć, w jaki sposób wpłynie to na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. No wiemy, że tego rodzaju sytuacje, które miałyby stanowić występki, nie zakończą się już w trybie mandatowym. Trzeba będzie sprawcę postawić przed sądem i doprowadzić do jego skazania, po czym być może umieścić w zakładzie karnym. Jeśli stwierdzimy, że zjawisko to jest na tyle niebezpieczne, że warto się z owymi konsekwencjami uporać, wówczas rzeczywiście wprowadzenie takich znamion, być może właśnie do artykułu 178, nie wydaje się złym pomysłem. W międzyczasie się pojawił jeszcze po przepisie o nietrzeźwym kierowcy przepis mówiący o właśnie ucieczce przed pościgiem policyjnym. Tak jest. Czasami ten nietrzeźwy kierowca może być mniej niebezpieczny niż taki pirat, który się ściga na drodze z innym użytkownikiem drogi. Więc może rzeczywiście jakaś przestrzeń dla kolejnego przestępstwa formalnego, żeby surowiej traktować samonaruszanie reguł, nie czekając na nasze zabójstwo tak, na drodze. To bardzo dobry przykład, tym bardziej, że artykuł 178b, o którym wspomniałeś, też niejako wyewoluował z wykroczenia, a więc stał się niejako rozwinięciem znamion opisanych w artykule 92 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Tam mowa była po prostu o niezatrzymaniu się do kontroli drogowej, tutaj natomiast mamy już do czynienia z zachowaniem rzeczywiście znacznie bardziej niebezpiecznym, z zachowaniem opisanym jako ucieczka przed policyjnym pościgiem. Grześku, zrobimy tu krótką przerwę, przecinek, krótka przerwa, proszę Państwa, i wracamy za chwilę, dalej rozmawiamy sobie o piratach drogowych. Proszę Państwa, nadal wspólnie patrzymy na prawo karne, dzisiaj o piratach drogowych, o wypadkach drogowych, o zabójstwach drogowych, o aktualnych propozycjach legislacyjnych. Gościmy pana profesora Jerzego Lachowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan profesor jest również członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu. Panie profesorze, na początek takie konkretne pytanie. Zabójstwo drogowe. Jak pan słyszy o zabójstwie drogowym w przestrzeni publicznej, o tej dyskusji dotyczącej zaostrzeniu przepisów, to pan profesor jest za, czy pan profesor jest przeciw? Przyznam szczerze, że jako człowieka niewątpliwie bulwersują mnie tego typu zdarzenia, na kanwie których zrodził się pomysł wprowadzenia do kodeksu karnego nowego typu, zwanego zabójstwem drogowym, chociaż nie wiem, czy rzeczywiście taka nazwa pojawiłaby się w kolejnych wydaniach kodeksów karnych, chociażby w wydawnictwie CHB w nawiasach, prawda, gdyby się taka regulacja w części szczególnej znalazła. Są to niezwykle bulwersujące wydarzenia i ja oczywiście w pełni rozumiem reakcje społeczne na tego typu przypadki. Natomiast, proszę Państwa, przyznam szczerze, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zajrzałem do statystyk Komendy Głównej Policji, Biura Ruchu Drogowego i chciałem po prostu sprawdzić, jak wyglądają statystyki w zakresie wypadków komunikacyjnych, zwłaszcza tych wypadków śmiertelnych, w ciągu ostatnich 3 lat, czyli w 2023 roku, 2022 roku i w 2021 roku. I muszę Państwu powiedzieć, że właściwie zestawiając to, z czym się mierzymy, prawda, z tymi właśnie bulwersującymi wydarzeniami na drogach, naszych polskich drogach, z tymi statystykami, no, można powiedzieć, że te statystyki w jakimś sensie, no, może wprawiają w zdumienie, bo jak się okazuje, ilość wypadków komunikacyjnych, wypadków drogowych spada od 2021 roku. W 2021 roku, to znaczy może inaczej powiem, ta relacja między ilością wypadków drogowych w 2023 w stosunku do 2021 roku jest taka, że obecnie, że w 2023 było tych wypadków o ponad 8% mniej. Z kolei w stosunku do 2022 roku było tych wypadków o około 2% mniej. I teraz, jeżeli z kolei spojrzymy na statystyki w zakresie wypadków drogowych, które są powodowane z winy kierujących, to również tych wypadków jest coraz mniej, począwszy od 2020 roku po rok 2023. Dla porównania tylko 2023-2020 podam Państwu, że w 2020 roku tych wypadków drogowych z powodu winy kierujących było prawie 21 tysięcy, natomiast w 2023 roku nieco ponad 19 tysięcy. Również spada ilość wypadków z udziałem ofiar śmiertelnych. Więc kiedy przyglądamy się tym statystykom, to uważam, że wątpliwe staje się, po pierwsze, zaostrzanie odpowiedzialności karnej za różnego rodzaju zdarzenia drogowe, albowiem te sankcje, które są przewidziane obecnie w kodeksie, zwłaszcza te zaostrzenia, z którymi mamy do czynienia na gruncie artykułu 178, są dość radykalne, prawda? No i z drugiej strony przy tym statku tej przestępczości komunikacyjnej wprowadzanie nowego typu czynu zabronionego w postaci zabójstwa drogowego tylko dlatego, że opinię publiczną bulwersują pewne jednostkowe przypadki, chyba nie wydaje się do końca uzasadnione. Więc konkludując, jeżeli chodzi o mnie, ja wykazuję daleko posuniętą rezerwę, jeżeli idzie o wprowadzanie czegoś takiego jak zabójstwo drogowe do kodeksu karnego. Zresztą powiem Państwu szczerze, że obawiam się, że wprowadzenie takiego konstruktu to znaczy, powodowałoby pewną konfuzję, pewne, że tak powiem, zmieszanie, pomieszanie, no, pewną niejasność, jeżeli chodzi o relacje między, zwłaszcza wypadkiem komunikacyjnym, a zabójstwem. Przecież z natury rzeczy wypadki komunikacyjne mają charakter nieumyślny, prawda? Zabójstwo jest z natury rzeczy przestępstwem umyślnym. Co prawda ta nazwa ma brzmieć zabójstwo drogowe, no, z tego nie wynika, że ta nazwa nawiązuje bezpośrednio do wypadku komunikacyjnego, o którym mowa w artykule 177, ale chyba w sensie takim czysto potocznym, jeżeli mówimy o zdarzeniach na drodze, to raczej one się kojarzą z wypadkami komunikacyjnymi, więc ja się boję, że mielibyśmy tutaj do czynienia chyba z nie do końca konsekwentną nazwą i nie do końca konsekwentnym również typem. Poza tym chcę też powiedzieć, że na gruncie kodeksu karnego chyba mamy wystarczające instrumenty, żeby takich sprawców karać. Mi się wydaje, że ta sankcja nawet przewidziana w paragrafie 2 artykułu 177, gdzie występuje kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 lat, to też jest dużo. Myślę, że jeżeli ktoś miał okazję zobaczyć zakład karny od środka, wejść tam, zobaczyć w jakich warunkach skazani odbywają karę pozbawienia wolności, jak wygląda cela więzienna, to ta perspektywa nieco się zmienia i dla takiej osoby, która ten zakład karny od środka widziała, to te 8 lat to nie jest mała. Jak się do tego jeszcze dołoży te obostrzenia z artykułu 178, no to już w ogóle można powiedzieć, że wręcz te kary są dość drastyczne. Natomiast sytuacja, w których mierzymy się ze sprawcą, któremu można przypisać zamiar, który spowodował na drodze zdarzenie, prawda, w takich okolicznościach, że ten zamiar można mu przypisać, a mamy do czynienia z ofiarą śmiertelną, to przecież mamy typ zabójstwa, prawda, i również możemy go odpowiednio surowo, aczkolwiek sprawiedliwie potraktować. Więc ja z dużą rezerwą podchodzę do tego. Chciałem dopytać właśnie o ten zamiar, bo opinię publiczną, mam wrażenie, bulwersuje sytuacja, w której ktoś celowo, z pełną premedytacją narusza podstawowe zasady ruchu drogowego, a my, prawnicy, stosując prawną kwalifikację tej sytuacji, potem sądy i w taki sposób to jest potem opisywane, skazujemy tą osobę za nieumyślny wypadek. Rozumiem, że to może być odbierane jako coś niesprawiedliwego. Widziałby pan profesor może możliwość zagospodarowania potrzeby sprawiedliwszego karania tych najbardziej zdemoralizowanych piratów drogowych, tak powiedzmy sobie w skrócie o tych sprawcach, właśnie odpowiednio interpretując przepisy o zamiarze. Jak ktoś jedzie po mieście 200 na godzinę, czy nie można przyjąć, że sama ta prędkość powoduje, że on się godzi na śmierć? Może trzeba jakby zredefiniować godzenie się dla tych sytuacji. Pan profesor też się zajmował stroną podmiotową, jest też autorem komentarzy dotyczących zamiaru. Jak pan profesor na to patrzy? Z kwestią zamiaru jest ogromny problem oczywiście, bo jeżeli na istotę zamiaru składa się świadomość, a więc to odbicie właściwie pewnych elementów rzeczywistości objętych ustawowymi znamionami przedmiotowymi w psychice sprawcy i określone nastawienie woli, to właśnie te obydwa elementy właściwie podlegają udowodnieniu w toku procesu karnego. prawda? Mamy XXI wiek, rozwija się niezwykle intensywnie sztuczna inteligencja, ale jeszcze nie mamy takich możliwości, żeby do głowy sprawcy, który dopuścił się czynu, podpiąć jakieś czipy, prawda, i sczytać dokładnie, co się działo w jego głowie w momencie popełnienia czynu, bo to, myślę, by nam rozwiązało wiele problemów. Takich możliwości nie ma. Niestety możemy ten zamiar dowodzić tylko w oparciu o okoliczności zewnętrzne, okoliczności faktyczne, o to, co sprawca sam powie, prawda, na ile oczywiście to jest wiarygodne, co mówi, logiczne. A tego typu instrumenty pozwalające udowadniać zamiar z natury rzeczy są dość ułomne i niestety wydaje mi się, że dysponując takimi instrumentami, które pozwalają ustalić zamiar, istnieje zawsze duże ryzyko błędu w jedną albo w drugą stronę, albo że niezasadnie ustalimy ten zamiar, a zasadnie ustalimy nieumyślność, podczas gdy tak naprawdę należałoby przyjąć zamiar. Panie profesorze, a mogę podać prosty przykład ilustrujący sytuację? Mamy sprawcę biorącego udział w wyścigu ulicznym na ulicach miasta, jedzie 200 na godzinę i podejmuje manewr obronny przed przejściem dla pieszych, po to, żeby tego pieszego, który się na ulicy znalazł, ominąć. Co świadczy o tym, że on go widzi. Ale oczywiście jadąc 200 na godzinę, to on już nie jest w stanie nic z tym samochodem zrobić. Zanim tak naprawdę podejmie ten manewr obronny, to on już jest w tym miejscu, gdzie ten pieszy się znajduje. Nie da się przyjąć tutaj spowodowania śmierci z zamiarem wynikowym? Przez to, że pojazd tak jest rozpędzony? Można powiedzieć tak, że jeżeli, proszę Państwa, ktoś jedzie z prędkością 200 km na godzinę ulicami miasta, ma świadomość tego, że będzie pokonywał jedno, drugie, trzecie, piąte i dziesiąte przejście dla pieszych, bierze udział w jakimś wyścigu, prawda, to tak naprawdę taki kierowca musi liczyć się z tym, musi być świadomy i jestem przekonany, że godzi się na to, że nie będzie w stanie zareagować odpowiednio na sytuację, która na drodze wystąpi. I oczywiście tutaj jeszcze wiele zmiennych należałoby dodać, prawda? Jeżeli ten wyścig odbywa się w ciągu dnia, poboczami ulicy chodzą przechodnie, prawda? No, do tych przejść dla pieszych ci przechodni się zbliżają po to, żeby je pokonać, prawda? Tam nie ma sygnalizacji świetlnej i taki kierowca jedzie z prędkością 200 km na godzinę, ścigając się z innym kierowcą. To wydaje mi się, że ze względu na to, że przy takiej prędkości ten kierowca musi się liczyć z tym, że nie będzie w stanie zareagować właściwie na sytuację na drodze, a więc na taką sytuację, w której na przykład pieszy wejdzie na przejście, to ja bym się zastanawiał nad tym, czy nie należałoby mu przypisać godzenia się na skutek, czy to w postaci uszczerbku ciężkiego na zdrowiu, prawda, czy to w postaci śmierci, jeżeli do takiego zdarzenia na drodze dojdzie, w którym taka osoba ciężkiego uszczerbku dozna, ewentualnie poniesie śmierć. Mówię tutaj w takim trybie warunkowym, bo to zawsze zależy od wielu okoliczności, prawda? Niemniej jednak ta szybka jazda, która no, wręcz odbiera temu kierowcy właściwie panowanie nad tym pojazdem w momencie, kiedy zajdzie sytuacja nagła, prawda? Jeżeli on decyduje się na to, żeby w takich warunkach ten pojazd prowadzić, jeżeli po poboczach tej ulicy chodzą ludzie, prawda, no to no, powstaje pytanie, czy rzeczywiście my nie powinniśmy tego zamiaru przepisywać i w konsekwencji oceniać tę sytuację przez pryzmat przepisu o zabójstwie. Oczywiście mam pełną świadomość tego, że jeżeli tak będziemy rozumować, to ten proces prowadzenia pojazdu mechanicznego w trakcie tego wyścigu można byłoby, właśnie należałoby traktować konsekwentnie jako już usiłowanie zabójstwa. Prawda, czy jakby ten no, kierujący pojazdem byłby w fazie usiłowania zabójstwa i tutaj dostrzegam pewien problem, bo jeżeli nie dojdzie do zdarzenia, w wyniku którego inna osoba poniesie śmierć lub dozna jakiegoś uszczerbku na zdrowiu i taki kierowca zostanie ujęty przez policję, no to wtedy mielibyśmy właśnie problem, czy kwalifikować to zdarzenie jako sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, czy też traktować to jako usiłowanie zabójstwa, a może tutaj zbieg przepisów należałoby zastosować, prawda? To mnoży oczywiście kolejne problemy. Tak, to pokazuje, że jak się powie A, to trzeba powiedzieć też B, prawda? Więc co do tych wszystkich propozycji operujących taką prostą formułą, no to jest przecież drogowy zabójca. No dobrze, ale jak nie spowoduje śmierci, no to odpowiadać być może powinien za usiłowanie zabójstwa. Więc tutaj rzeczywiście trzeba być bardzo ostrożnym przy operowaniu tego typu konstrukcjami. Panie profesorze, o jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Mianowicie, czy byłby pan profesor zwolennikiem rozwiązań na przedpolu, żeby może wprowadzić do kodeksu karnego jakieś nowe typy przestępstw zagrożenia abstrakcyjnego, na kształt właśnie na przykład prowadzenia pojazdów w stanie trzeźwości i dodać na przykład jakiś artykuł 178c, d, e, mówiący o tym na przykład, że są wyścigi uliczne, albo na przykład ktoś przekracza w terenie zabudowanym prędkość o 50 km/h. Jakby ktoś do pana profesora zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie takiej propozycji jako członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Gdyby to do państwa trafiło, byłby pan profesor za takimi przestępstwami czy przeciwko? Szanowni państwo, ja bym przede wszystkim zadał sobie pytanie, czy wprowadzenie takich nowych typów rzeczywiście w sposób skuteczny wyeliminuje tego typu zdarzenia z przestrzeni, w której żyjemy. Prawda? Takie pytanie bym sobie zadał. Tak jak analizowałem ten przypadek na przykład Froga, który zdaje się ścigał się, prawda, po ulicach, to muszę państwu powiedzieć, że przyszła mi na myśl taka refleksja, że takich osób przed tego typu zachowaniami nie powstrzyma regulacja prawnokarna. Myślę, że dużo bardziej skuteczny byłby ten na przykład monitoring w miejscach, gdzie się odbywają takie wyścigi, natychmiastowa reakcja policji, która by doprowadziła do tego, aby takiego człowieka po prostu ująć na gorącym uczynku. No, inną sprawą jest to, którymi przepisami prawa karnego należałoby go wtedy potraktować, prawda? Czy przepisami o niebezpieczeństwie sprowadzenia katastrofy, czy też innymi regulacjami. Tutaj może byłby pewien problem, ale no niewątpliwie myślę, że dużo bardziej skutecznym instrumentem chyba byłaby w miarę szybka reakcja policji w takim przypadku, która no, przeciwdziałałaby tego typu zdarzeniu. Ja bym był ostrożny przed mnożeniem kolejnych typów w kodeksie karnym. Zwróćmy uwagę, że ten kodeks karny jest i tak już niezwykle kazuistyczny i to zarówno w zakresie części szczególnej, jak i części ogólnej, więc ta kryminalizacja, a poza tym kryminalizacja na przedpolu, to jest jednak wprowadzenie typu z reguły z abstrakcyjnego zagrożenia, prawda, gdzie nie ma tego realnego zagrożenia dla dobra prawnego, więc w tego typu przypadkach szczególnie aktualne jest pytanie, czy taka regulacja byłaby w pełni zgodna z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, czy ona byłaby rzeczywiście konieczna, skoro to miałaby być regulacja, która przewiduje tylko abstrakcyjne zagrożenie. Oczywiście ze względów populistycznych zapewne byłoby jak najbardziej wskazane, żeby tego typu regulacje do kodeksu wprowadzać. Natomiast ja bym był niezwykle ostrożny i przede wszystkim szukałbym odpowiedzi na pytanie, czy tego typu zjawiska dałoby się zwalczać przy pomocy jakichś innych instrumentów administracyjnych właśnie, takich jak chociażby monitoring, prawda, nieco bardziej wzmożony. Kontrole policyjne. Częstsze kontrole policji, patrole na przykład zmotoryzowane, ale nie oznaczone policjanci, prawda, nie umundurowani. Chyba to byłoby lepsze rozwiązanie niż wprowadzenie nowych typów do kodeksu karnego, bo to chyba jest droga na skróty. Czyli słowem, zanim nowe przepisy w kodeksie karnym, to rzetelne, konsekwentne stosowanie tych, które są. Chyba pod taką konkluzją bym się podpisał jak najbardziej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym programie. Myślę, że będzie okazja jeszcze nieraz do spotkania z panem profesorem Jerzym Lachowskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie profesorze, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Kontynuujemy, proszę Państwa, naszą rozmowę z gościem w studio. Pojawił się wątek Froga, więc ja może powiem tak na marginesie, że zostałem ostatnio oskarżony w jednej z telewizji w paśmie porannym za uniewinnienie Froga. Mianowicie sądy rzeczywiście oparły się na publikacjach dotyczących wykładni przepisu o niebezpieczeństwie katastrofy. Jestem ich autorem, nie wypieram się tych poglądów. Jak skazywać kogoś, to na podstawie wyraźnej, podstawie prawnej. W sprawie Froga, chyba takiego najbardziej w ostatnich latach słynnego pirata drogowego, tej podstawy prawnej za bardzo nie było. O co chodziło? Czy da się zsumować te wykroczenia, które popełniał po drodze w czasie jednego przejazdu po mieście i powiedzieć sobie, na tym skrzyżowaniu zagroził 2 osobom, na następnym zagroził 3, na jeszcze następnym zagroził 5 i w sumie zagroził wielu, co w związku z tym w sumie, jak się to podsumuje, daje wiele osób i jest sprowadzone niebezpieczeństwo katastrofy w rozumieniu artykułu 174. Ja broniłem tezy i dalej jej będę bronił, że jednak to ma być zagrożenie w danym miejscu i czasie, że dany układ na drodze ma stwarzać zagrożenie jakby naraz dla wielu osób. Zgodziłbyś się ze mną? Z pewnością, tak. Bo to się właśnie tak, dostałem zarzut, że uniewinniłem Froga, ale z drugiej strony, no, jak są podstawy, żeby stosować aktualnie obowiązujące regulacje, na przykład do najbardziej skrajnych naruszeń ruchu drogowego i mówić, to jest godzenie się na śmierć, no to nie mam wątpliwości, żeby taką konstrukcję stosować, więc bardziej chodzi mi o rzetelne podejście do przepisów. Jak nie ma wyraźnej podstawy prawnej, to chyba mamy taką ogólną zasadę, że nie można kogoś, że nie można na siłę szukać paragrafu. Tak, no to jest kwestia zinterpretowania granic konkretnego zdarzenia drogowego. Dodajmy od razu zdarzenia, które musi być w jakiś sposób identyfikowalne. Natomiast... Zaraz ten komentarz przeczytam, bo widzę, że już ten wzrok też biegnie w tym kierunku, ale to może dobra, to dajmy. Jasne. Od początku, bo jest propozycja rozwiązania. Pewnym rozwiązaniem może byłoby wprowadzenie obligatoryjnego, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dla pijanych kierowców. Warto wprowadzić nawet dla uratowania jednego życia. Oczywiście nie wszyscy się do tego by stosowali, jednak nawet jeśli byłaby to niewielka ilość sprawców, to może uratować życie ludzkie, odstraszyć nowych potencjalnych pijanych kierowców. Pytanie za jakie przestępstwo, prawda? I od razu komentarz przeczytajmy. Kara dożywotniego pozbawienia wolności nigdy nie sprawiła, że ludzie przestali się umyślnie zabijać. Więc jak surowsza kara miałaby odstraszać osobę w stanie na przykład ograniczonej świadomości od zwykłej jazdy. Mamy w kodeksie karnym dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. W tych najbardziej drastycznych przypadkach, chyba przy recydywie drogowej. Tak. A jak ktoś łamie drugi raz na przykład zakaz, bo to też w przestrzeni publicznej się pojawiało w kontekście sprawy Łukasza Rzet, że on kilka razy już miał nałożony zakaz, permanentnie go łamał, no to może trzeba było od razu ostro go fizycznie zablokować, żeby nie mógł jeździć, tylko zakład karny by mu pomógł. Tak, to znaczy, no trochę mi to przypomina tę anglosaską zasadę 3 strikes and you're out. W naszym kraju, tak, właśnie. W naszym kraju, powiedzmy, baseball jest mniej popularny, ale tej sama zasada nie zyskała sobie do tej pory praw obywatelstwa. No właśnie, problem z Łukaszem Rzet to akurat problem, z którym dość często stykamy się w odniesieniu do określonej grupy sprawców. Ci sprawcy podchodzą, mówiąc delikatnie, z daleko posuniętą ambiwalencją do owych orzekanych wobec nich zakazów. Oczywiście to jest z jednej strony problem artykułu 244, który potencjalnie przewiduje odpowiedzialność karną do 5 lat za naruszenie takiego zakazu. Można się rzeczywiście zastanawiać, czy wszystkie wskazane tam zakazy powinny być opatrzone tą samą sankcją i czy ktoś, kto na przykład nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w przewidziany sposób, powinien być karany na tych samych zasadach, co ktoś, kto nie stosuje się do zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznego. Tak, ten zakaz prowadzenia pojazdów, który jest łamany, on tak nawet ginie w tej wyliczance różnych sytuacji. Dokładnie. Może by go rzeczywiście wydzielić do jakiegoś typu kwalifikowanego, opatrzyć jakąś z jednej strony surowszą sankcją, z drugiej strony obudować właśnie taką recydywą. No i też zastanowić się nad nim być może z perspektywy artykułu 178 jako przesłanką wyższej karalności. Oczywiście, natomiast myślę, że problem z artykułem 244 być może pomoże nam rozwiązać postęp techniczny. Być może już za jakiś czas rzeczywiście samochód będzie w stanie poinformować organy ścigania o tym, że kierownicy dotyka właśnie ktoś o liniach papilarnych osoby, wobec której orzeczono taki zakaz. A więc ta droga rozwiązań technicznych to osobiście droga, z którą wiązałbym nieco większe nadzieje. Natomiast jest to też ilustracja kolejnego zjawiska, być może bardzo interesującego ze strony kryminologów, a więc faktu, że pewna grupa sprawców traktuje potencjalną odpowiedzialność karną z artykułu 244 rzeczywiście bardzo ambiwalentnie. Cóż, nie ma wśród nas kryminologa, który mógłby się o tym wypowiedzieć bardziej autorytatywnie, natomiast nie jest chyba wielką tajemnicą, że tam, gdzie próbujemy osiągnąć pewne efekty, wzmagając surowość grożącej sankcji, tam tego rodzaju oddziaływanie spotyka się z odzewem, ale dość ograniczonej grupy sprawców. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, sprawców, którzy mają dużo do stracenia, którzy dysponują określonym prestiżem, pozycją społeczną i nie chcą swoich dotychczasowych osiągnięć narażać z uwagi na przelotny kaprys. Sprawcy większości przestępstw komunikacyjnych mimo wszystko nie zaliczają się do tej kategorii. Stąd też no, byłbym dość pesymistyczny, jeżeli chodzi o skuteczność takiego oddziaływania. Też sobie zerkam na komentarze na X-ie dotyczące naszego tematu. Należy wprowadzić obligatoryjny natychmiastowy areszt na 3 miesiące dla takiego kierowcy prowadzącego pojazd. Dobry pomysł? Ale ten, jak rozumiem, ten areszt miałby być środkiem zapobiegawczym, czy też już sankcją, którą wymierzamy bez udziału sądu. No cóż, powiedzmy, że z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego jest to rozwiązanie budzące pewne kontrowersje. Ale rzeczywiście w przestrzeni publicznej spotykałem się już z deklaracjami, że sprawcy, którzy dopuszczają się realizacji znamion 244, prowadzą pojazd mechaniczny mimo zakazu, powinni natychmiast trafiać do aresztu. No, wydaje mi się, że większość z nas skłonna jest zgodzić się z tezą, że sąd w tej kwestii powinien mieć co nieco do powiedzenia. Tutaj dalej czytam. Pytanie bardziej było do mnie. Czy jest pan za zwiększeniem liczby fotoradarów o rząd wielkości? Ja w sumie jestem za zwiększeniem liczby fotoradarów. Już pomijając to, jak ten system w Polsce funkcjonuje, jakby tak co 2 kilometry stał fotoradar, albo odcinkowa kontrola prędkości też w większej częstotliwości, na większej jakby liczbie odcinków, żeby się tak nie dało jechać po prostu szybciej. I ta kara była bardziej nieuchronna niż surowa. Oczywiście, jeżeli chodzi o odcinkowy pomiar prędkości, no to jest to zmora wielu kierujących i powiedziałbym, że pewnie oddziaływanie psychologiczne jest silniejsze niż w przypadku przeciętnego fotoradaru, ale to znowu sposób, który odniesie skutek, ale niestety nie w odniesieniu do wszystkich sprawców. Myślę, że ci, którzy chcą się pościgać, tak czy inaczej znajdą po temu czas i sposobność. A więc tutaj trzeba by było sięgać rzeczywiście po nieco inne środki. Gdyby kara za wykroczenie była bardziej prawdopodobna, to mogłaby być nawet niższa. Prawdopodobieństwo ukarania jest w Polsce absurdalnie niska. W sumie ile razy ja w życiu byłem kontrolowany na trzeźwość, jak jechałem samochodem? Raz mi się zdarzyło. Mam prawo jazdy od 18 roku życia. To już ile czasu upłynęło? No, kilka 20 lat. Trochę, trochę upłynęło. No ja też przypominam sobie jedną taką kontrolę, prawdę mówiąc. Na pewno, tak. Znaczy, pewnie bylibyśmy bezpieczniejsi, gdyby nieuchronność ujawnienia faktu popełnienia jakiegokolwiek wykroczenia czy przestępstwa drogowego wzrosła. No, też słyszy się właśnie o tych nielicznych patrolach drogówki przemierzających, zwłaszcza w porze nocnej, ulice polskich miast. I niewątpliwie każdy taki patrol, jak i każdy fotoradar potencjalnie zwiększyłby nasze bezpieczeństwo, ale zagrożenia nie wyeliminowałby całkowicie. Jeszcze jeden komentarz przeczytam, bo jest nowy wątek. Konfiskata pojazdu za prowadzenie z aktywnym zakazem bardzo mocno poprawi bezpieczeństwo. Chociaż samo zwiększenie kar za wyścigi drogowe to już kwestia sprawiedliwości. I jest jeszcze komentarz redaktora Zboralskiego. Po wprowadzeniu konfiskaty ma minus 30% wypadków śmiertelnych powodowanych przez pijanych kierowców. Minus 30% mniej. Do konfiskaty mamy chyba przede wszystkim zastrzeżenia co do jej obligatoryjności i no może też co do trybu wprowadzenia. Samo odbieranie pojazdu jakby nie jest złe samo w sobie, byśmy tak powiedzieli filozoficznie trochę. Ale chyba okoliczności jakby jego wprowadzenia plus ta obligatoryjność, która czasami może się okazać rzeczywiście niesprawiedliwa. Rzeczywiście. Znaczy, jeśli chodzi o pierwsze wyniki związane z funkcjonowaniem owej instytucji, to możemy rzeczywiście mówić o jej pozytywnym oddziaływaniu. No, pewnie też przydałby się pogłębiony rzut oka z perspektywy socjologicznej na owo zjawisko. I trzeba by się było zastanowić, czy rzeczywiście ten mechanizm odstraszałby te grupy sprawców, na których odstraszeniu nam zależy. A więc czy uczestnicy, bo ja wiem, wieczornych wyścigów ulicznych rzeczywiście liczyliby się poważnie z taką konsekwencją. No, z ich perspektywy rzeczywiście mieliby być może sporo do stracenia. Chyba żeby jechali pożyczonym samochodem. No, to zawsze... Tak jak Łukasz Rzet, notabene. Zawsze kwestia pewnej przypadkowości, a więc przypadkowi podlega ten samochód, który sprawca akurat się poruszał, a nie wszystkie jego samochody, bądź też najdroższy. A więc jeżeli zadalibyśmy sobie pytanie, czy w przypadku takiego właśnie przypadku dominuje funkcja ochronna, czy też funkcja retrybutywna, no to doszlibyśmy pewnie do wniosku, że żadna z nich nie jest realizowana w pełni. Chodzi trochę o taką karę wymierzoną natychmiast. Na zasadzie bliska ciału koszula, czyli tracę coś, co namacalnie od razu odczuwam, że tracę. W przypadku uczestników wyścigów ulicznych pewnie dolegliwość związana z takim środkiem byłaby zauważalna. Rzeczywiście, no to osoby, które traktują w szczególny sposób owe pojazdy, którymi się poruszają, a więc tutaj być może pewna funkcja odstraszająca rzeczywiście zagrałaby praktycznie. No z drugiej strony pojawia się pytanie, czy to oddziaływanie byłoby wystarczające, żeby przełamać ten głód adrenaliny, który pewnie leży u podstaw tego rodzaju zjawisk. No tutaj mamy do czynienia z pewną specyficzną grupą sprawców. W wyścigach ulicznych dość rzadko biorą udział stateczni ojcowie rodzin w wieku średnim. I jeszcze ci kierujący są przekonani, że oni wyśmienicie prowadzą ten pojazd. Tak. Że inny uczestnik ruchu ewentualnie jest winny. Tak, to... Wszedł mi pod koła. No to dość często spotykana argumentacja, oczywiście. Sytuacja jest rozwojowa, bo oto mamy zapowiedź posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Widzę 3 października 2024 ma się odbyć posiedzenie. Temat... Nie wiem, czy śledziłeś najnowsze wydarzenia sejmowe? Tak, rzeczywiście staram się być na bieżąco. Zabójstwo drogowe w polskim prawie. Dyskusja. No tak, być może z tej dyskusji dowiemy się... Czym jest owo? Zabójstwo drogowe, dokładnie. Będziemy śledzili temat. Grześku, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za odwiedziny w tym odcinku programu Łączy nas karne. Sytuacja jest taka, że na pewno ta dyskusja będzie się toczyła. Też pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. Mieliśmy pana profesora, który jest członkiem komisji. Ministerstwo Sprawiedliwości też zapowiedziało analizę sytuacji. Tu akurat się w sumie zgadzam z ministerstwem, że zamiast zapowiadać od razu zaostrzenie kar, no to słusznie jest zapowiedź przeanalizowania, na czym stoimy, co ewentualnie zawiodło w sprawie Łukasza Rzet, a dopiero potem ewentualnie zarekomendujmy jakieś zmiany ustawowe. Więc wydaje mi się, że to podejście chyba jest w porządku, że zaczynamy od merytorycznej analizy, ale to pokazuje też, że no, dyskusja na pewno w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy będzie się toczyła i myślę, że będzie jeszcze okazja o tym podyskutować. Miejmy nadzieję, że uda nam się przynajmniej w pewnym stopniu nawiązać do doświadczeń niemieckich i zacząć od poprawnie skonstruowanej definicji wyścigów ulicznych w przepisach prawa o ruchu drogowym. Mm-hmm. O właśnie, bo to jest też coś, co jest przedmiotem Twojego zainteresowania naukowego. Prawo o ruchu drogowym. Mm-hmm. Prawo karne uaktywnia się tam, gdzie zawodzą inne gałęzie prawa. Nie mówiąc już o tym, że gdybyśmy mieli wprowadzić do kodeksu karnego typ penalizujący udział w wyścigach ulicznych, no trzeba by się pewnie do prawa o ruchu drogowym odwołać, poszukując definicji takiego zachowania. No tak, czy jak ktoś ostro rusza na zielonym, żeby wyprzedzić ciężarówkę, która stoi na pasie obok, a ten kierowca ciężarówki jednak postanawia pokazać, że jego maszyna też jest dość sprawna. Czy to już jest wyścig, czy nie? Rzeczywiście tak. Wszystko zależy chyba od definicji. No myślę, że ten wspominany przez nas paragraf 315d niemieckiego kodeksu karnego opiera się na takim właśnie fundamencie, więc być może w tej właśnie kolejności trzeba by było tę konstrukcję budować. Grześku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za wszystkie cenne uwagi, za naświetlenie problemu. I no, łączy nas karne, więc na pewno jeszcze będzie okazja się spotkać. Dziękuję Mikołaju, dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, bardzo Państwu serdecznie dziękuję za obecność w programie Łączy nas karne, za wszystkie pytania. To pierwszy odcinek w tym jesiennym sezonie w roku 2024. Spotykamy się w poniedziałki o godzinie 20. Zapraszam na platformy podcastowe, gdzie wszystkie odcinki są do odsłuchania i na portal karne24.com, gdzie można sobie również poczytać o tym wszystkim, o czym tutaj rozmawiamy. Zapraszam Państwa po raz kolejny w poniedziałek o godzinie 20, bo łączy nas karne. Do zobaczenia.